やっぱみんなじゃあマジNejme přinajmniej taką nadzieję. Co ja właściwie ostatnio robiłem? Miałem to. Miałem za mało rzeczy wypełnienia tego, co bym chciał. Na mapie... Tą część mam w dużej mierze zjedzoną. Tam mógłbym pójść questa oddać. Może teraz pójdziemy. Steam z tego co widzę żyje i poszło ogłoszenie. Przez to się zacząłem zastanawiać, czy na pewno wszystko żyje. Cześć Sebastianie. Jeszcze chwilkę zaczekam, aż się ludzie zbiorą. Potencjalnie, którzy mogliby chcieli oglądać. Cześć Zizik, cześć Dim! Bo dzisiaj tak trochę do ostatniej chwili nie byłem pewien, czy na pewno będę streamował, czy nie będę streamował. Z racji tego, że coś tam szczecie da w w ogóle. Zmuszono iść do kościoła lofagów. Bardzo im przykro, Hisoru. Cześć Tytanie. Ja nie sporo z moich znajomych dość mocno narzekało, że trzecia dawka ich kompletnie rozłożyła, dlatego mówiłem takie, a ja nie jestem pewien, czy dzisiaj będzie stream, ale póki co żyję. Ja jakby co, to w najgorszym przypadku stwierdzę, że no jednak nie dam rady, ale póki co jest okej. Okay. Tak, możemy wybrać fanta, do którego się przeniesiemy. Na razie mamy Tamachi, Mite i Shibę. Chciałbym wrócić do Tamachi, bo po drodze sobie zgarnę reliki. A jak wszyscy wiem, pieniądze są bardzo ważne, pilne i potrzebne. Cofnąłem się tutaj po to, żeby skoczyć, oddać questa uprzed. Bo ostatnio dostaliśmy informacje, które możemy przekazać na tym tetom, które czekają na żarcie. Więc tam też się właśnie udam. Przy okazji po drodze zgarniając wszystkie pieniądze tego świata. Więcej pieniędzy. Jezus, to jest zamiczeska. Nie wiem czemu to robi, to jest najgorsze. Pewnie ze starości, bo ładnych parę lat już ma. Dobra, prety. Tak, znalazłem i mam tu coś dla was. Design to Tiger. Sporo osób miało bardzo specyficzne podejście do tego. Dobra, Petr zostały żarcie. Co dostaniemy w nagrodę? Jackson. No to nie mnie wincie za to, że tak mało żarcie, tylko swojego kolegę. Ja nie jestem żarciem. Tak. Jeszcze raz, na sopety były podate na ogień, na zan i na hamę. Well then. No dobrze.
Można i tak, I guess. A, ma długie włosy, więc jest fembojem. Złota zasada. Dobra, jednej karty się pozbyliśmy. Jeszcze tylko 5. Tylko 5. W idealnym świecie byłbym w stanie je zabić w jedną turę. Zobaczymy, czy się uda. Nie, przynajmniej jedna przeżyje. Jakie 5? Czyli tu 6 nie było. Wydaje mi się, że 6 i jedna przeżyje niestety. Nawet 2 przeżyją, niestety. Byle nie krytowały i będzie ok. No, easy. Jak możesz iść na krucjatę, przeciwko czemuś, czym jesteś? Wie co? A plus do siły. Wszystkie punkty w jedną statystykę. Złota zasada levelowania postaci w SMT. Wtedy pokonane. Zatem dostajemy Hound Talisman. Cześć, Vicky. I za questy, podobnie jak w SMT 4, to chociażby było, dostajemy też trochę expa. Nie będę narzekał, to na pewno. Dobra, teraz prety już będą siedzieć i dadzą im spokój. A my możemy grzecznie i kulturalnie wracać tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. Czyli chyba najszybciej będzie po prostu tu do najbliższego Lelei Founta, który jest niestety daleko stąd. Byle nie krytowały, czy ja wiem. Niektóre walki to jest nawet bardziej byleby nie mieli tury, aniżeli żeby nie krytowały. Możemy tu nawisować. Nie. Ona będzie za nami teraz latać całe życie. Już od niej nie uciekniemy. Jak raz się zgodziliśmy, to już nie ma ucieczki. Dawajcie. Jeszcze więcej relikwii, jeszcze więcej relikwii. I stąd to jeszcze po co przeniosę. Tylko najpierw pójdę sprzedam rzeczy. Zrobimy za to całe... ponad 2000. To jeszcze tylko szybko się wylecza. Na szczęście leczenie zużywa w tej chwili relatywnie niewielką część tego, co zyskujemy, więc nieźle. Zapiszemy sobie. I lecimy. Do Shiby. Powiedziałem do Shiby. Jestem przyzwyczajony, że większość gier daje takie... Czy na pewno chcesz? Nie. A nie, czy na pewno chcesz? Tak. To jest irytujące tak swoją drogą, ale... Co ja mogę? No... Tak się projektuje gry. Że zakłada się, że gracz się pomylił, a nie, że gracz wie co robi. Dobra, pytanie. Czy będziemy mieli tutaj jak... jakiegoś Mimana. Nie widzę tak na pierwszy rzut oka. Z tym gigantem walczyć na pewno nie będziemy. Zresztą jesteśmy o jakieś 30 poziomów za wcześnie, żeby próbować w ogóle z nim walczyć. Jest po prostu jedyne co to zobaczę. Tak. Idzie po inną go. 5 glory. Póki co mi many to znaczna część możliwej do znalezienia przed nas glory, więc lepiej szukać ich więcej niż mniej. Nawigatorzy mogą coś znaleźć na mapie i będą te punkty oznaczone. Nie wiem, czy widać na minimapie, jest taka ikonka żółtej głowy z wykrzyknikiem.
Jak do niej podejdziemy, to w tym przypadku Amanozako tam podleci i da nam znać, że coś tu jest. Mamy wybór, możemy zobaczyć, czy co tam jest, albo nie, nie musimy. Jeżeli coś znajdziemy, to w większości przypadków będą to po prostu jakieś tam mniej lub więcej warte przedmioty, czy to zwykłe relikwie do sprzedania, czy przedmioty do użytku. A czasami może się też trafić, że będą tam walki. Te walki, które znajdują nawigatorzy, mają dużo większe szanse na to, że będą to mitamy, więc generalnie powiedziałbym, że warto. Oczywiście wiadomo, no, wedle uznania, tak? Że to coś będzie. To wygląda, jakby coś miało być. Więcej Mimanów. I więcej Glory. Tu chyba już więcej nie będzie nic. Możemy iść dalej. Mitamy. Ciężko je pokonać. Natychmiast uciekają i ich słabości ciągle zmieniają. No, mniej więcej tak jak mówiłem ostatnio. To, że się ciągle zmieniają, jest nieco irytujące, nie będę kłamał. Ale od pewnego momentu powinniśmy mieć taki zasób, że jak będziemy znać słabość, to powinniśmy w stanie ją wykorzystać praktycznie zawsze. Być może. Jako Shogun mam twojego kolegę w drużynie, więc już się znam. Lifestone. Mogę mu dać tak naprawdę, bo z tego co widziałem, to mam ich 6. Nawet miałem 7. Quest, jak został zrobiony, jak został przyjęty, został zrobiony właśnie od razu. Jesteśmy Coin Taveman. Mogę zobaczyć od razu, jaka jest umiejętność magazynu innego Shoguna. O ile Gami da taką możliwość. Sekunda. Zamiast Zan. Biorąc pod uwagę Affinity na Shoguna do Zan, to raczej mi się opłaca. To jeszcze raz. Co ty miałeś za Magatsuki? Ach, tutaj Google. Potężny Almighty Attack zależny od poziomu jednego przeciwnika. Wbrew temu, co można pomyśleć, nie jest to jakaś super opcja w porównaniu do innych, które są dostępne. Nawet jeżeli omygy Fake Google, jak można nie lubić Fake Google. Nie mówię, że jest zły, ale bardzo często inne opcje są efektywniejsze po prostu. I mówię to jako osoba, która nie przypada za używaniem Racial Abistów. Tego, który sprawia, że jak mamy mniej HP, to zdajemy więcej obrażeń, a z tego co widziałem, to praktycznie na wszystkich filmach związanych z jakimiś superbossami, nie superbossami, tego typu rzeczami, to właśnie on jest używany. Spadnę na dół, prawda? Nie umiem skakać. Czemu nie jestem absolutnie zdziwiony? No i wam, to jest najtrudniejsza platformówka zeszłego roku. Nie. Jak ktoś chce się zająć obsesami, to niech sam sobie z nimi radzi. Chwila, ja tu byłem? Czy gdzieś indziej? Bo tu generalnie nic więcej nie widzę, więc... Spadłem. Po raz kolejny. Na szczęście tym razem już w miejsce, z którego mogę w miarę stronę przejść. I znaleźć tę skrzynkę. W skrzynce jest... A i strzelce jazyczne. Ruchoma emotka. Coś mnie... O, Kaysita. Kaysita w ogóle nie bardzo długo, mam wrażenie, że nie było w tych głównych SMT. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Cześć, Offside.
I tam ma pierwsza tutaj, więc pewnie ucieknie. Najlepsze znajdywanie mi tam. Przysięgam. Tak, świetna zabawa. Nigdy tak dobrze się nie bawiłem. Dab. Dobra, Soul Cage City mają poziom 7, czyli w miarę niski. Nawet krytłem. Au. I tak chyba nie pamiętam, na co one są podatne. Na pewno nie na ogień. Dobra, jednak się pozbyłem, może do Giego uda mi się przekonać, żeby do mnie dołączył. A jest ze mnie specjalna energia. Fuzję demonów? Ach! Też ten nie lubi być fuzjowany. Co nie, to nie powiem, że mu się dziwię. Jak nie jestem demonem? Bądźmy przyjaźni. Posłuchaj mnie! Ty durny kocie! Nie bawiam się takimi rzeczami, przysięgam. O chuj mu chodzi! Przynajmniej esencję! Dostałem, I guess. To jeszcze raz, co jest waszą słabością? Zan. Nie mam Zan za bardzo poza Kodamą. Poszedł po kumpli. Ja ogólnie parę grupek było, więc miał po kogo iść. Ulala! Ciekawe dokąd to... Urywa zmierza. Chciałem po dobroci. Ewidentnie się nie. Czas pokrytować wszystko, co się rusza. Dwa powinienem zabić. Trzech raczej nie dam rady, zresztą z jednym będę chciał pogadać. No to i tak w tej turze bym nie pogadał z tym trzecim. Więc po prostu pobiję tego ostatniego. Albo i nie pobiję tego ostatniego. Mój protagonista umrze, jeżeli źle to zregam w najbliższej turze, więc po prostu dla bezpieczeństwa się wyleczę. I przepasuję z powrotem na niego. Co się stało ze szlamem? Został sfuzjowany bardzo brutalnie. Tutaj dobrze mówię? Sfuzjowałem slajma? Tak, sfuzjowałem slajma. Podaję żadnego szoguna właśnie. A czemu nie? Demony są tak, żeby sfuzjowane. Nawet jeżeli ten tutaj się ze mną nie zgadza. Podam mu fałszywe imię. Tak, bo wszyscy mają mnie złą opinię. Nie da się grać tego. Po prostu się nie da. Dobra, przynajmniej trochę relikwii znaleźliśmy. Gdzie ty latasz? A, tu jesteś. Hej, hej, hej!
Dobra, tym razem znaleźliśmy Light Shard. Czy to na górze coś jest? Tylko pewnie powrót na górę, co? Jep, tylko powrót na górę. Dobra, tu jest jeszcze więcej kesitów, tam w oddali widać save point. Czy on stoi tyłem? On stoi tyłem. Nie no, osobiście chciałbym wierzyć, że da się ich zrekrutować, okej? Okay? Ewentualnie. Jeszcze nie wiem tylko, jak dużo prób mi to zajmie, ale... prędzej czy później powinno się dać. Kopium. 100% kopium. Tak, to jest dowód mojego bohaterstwa. Wszyscy się nie boją. Zamać. Nie, no jeszcze się i boję teraz. Uciekanie w SMT ma bardzo niską szansę powodzenia, więc nawet nie próbuję. Chciałbym wierzyć, że Land zada idealnie 17. Nienawidzę swojego życia. Ale przynajmniej mnie nie zaatakował, więc... Wow! Co do tego, to jest jeden z bardzo ciekawych memów związanych z... SMT5, że to, że on zaatakował swojego kolegę, wciąż daje im turę. Ale... na razie chcę się pozbyć przynajmniej tego jednego nieszczęsnego. Najgorsze jest to, że z tym drugim praktycznie nie pogadam wtedy, bo jest skonfundowany. Chyba, że się ostnie. Yep, jak już mówiłem. Ja to z tego pobiję. Jeżeli się ostnie do najbliższej tury, to z nim pogadam. A jak nie, to już nie mój problem. Żegnam pana. Dobra, jest tu ich jeszcze parę. Jak bardzo parę? O, malaki. Co pan zobaczy, on malaki jeszcze raz? Bufu tylko? Bufu i Zan. Czyli to też nie zobaczył wszystkiego, tutaj jest Zan. Znaczy, wydaje mi się, że jestem w stanie przeżyć jedną turę, jakby mnie bili. Ale i tak się boję. Skurwysyn. Au. Jeden HP, ale żyje. To najważniejsze. To co, podejście numer 17. Przybywam tutaj w przyszłości. Podam mu swoje prawdziwe imię. On powie, że jestem zbrodniarzem wojennym i mnie zaatakuje.
Au, nieważne. Wow! Po 17 próbach się udało. Jestem zdumiony. Tak samo jak jestem zdumiony tym, jak dużo jest tu przeciwników. Trzeba być uczciwym. Człowiek chce być uczciwym, ale to też nie zawsze działa. To jest najgorsze. Ale zaraz bija pójdzie. Ale jestem gotowy na to biję. Kurwa. To i we... wiesz co, nie chce mi się? Złota zasada SMT. Jeżeli mamy jakiegoś demona w drużynie, to pogadanie z jego pobratymcem sprawia, że walka się kończy. Dobra, jeszcze raz. Gdzie był ten nieszczęsny save point? Tam jest, trochę daleko. A jako, że potraciłem to HP i many, to chcę po prostu przebiec tam kompletnie na Hama i na Pale. Tylko po to, żeby mu zapisać. A po fuzjowanie, to bardzo dobrym pytaniem jest, co ja w tej chwili mogę fuzjować, tylko w pierwszej kolejności. Nie, w pierwszej kolejności i tak idę do World of Shadows. Welcome to the World of Shadows. Czy mam jakieś ważne cuda, których mogę się nauczyć? Force to raczej nie, Art of Essence jest tak. Czyli głównie Art of Essence jest na chwilę obecną. You wish to learn. Dobra, i teraz pytanie brzmi tak. Co mogę ciekawego sfuzjować na 10? Anioł Agationa... Anioł chyba miał Hama, z tego co pamiętam. Tak, Hama i Humble Blessing, czyli efektywnie media. Nie powiem, przyda się. Czy jakiś absces jest w pobliżu? Są dwa. Widać to nawet na mapie, tak swoją drogą. Agation miał Zio. Ale on wygląda chujowy, jeżeli chodzi o skillset. Mogę sfuzjować anioła z tego, co mam, tylko... Mam Toxic Sting. Stracę demona z Mudo, to mnie niepokoi. Nie chcę tracić demona z Mudo. A tutaj dopiero co z KC, którego zdobyłem. Ja mam jeszcze miejsc w ogóle w palty. Czy one mogę ze zwykłym kotkiem sfuzjować? Z tego co wiem, to tak. Nie powinno być nic, co mi potrzebuje. Mam jeszcze jedno wolne miejsce. Więc teoretycznie nie muszę tu i teraz fuzjować, ale powoli by wypadało. W każdym razie. Na razie się wyleczę. I chyba skoczę abscesa, któregoś się załatwię. Tylko najpierw sejwik. Dobra. Granie na mapie bardzo dobrze widać, gdzie te abscesy są, bo wychodzą od nich te pulsujące, różowe, najpromieniujące koła. Tylko jedyną kwestią jest to, żeby znaleźć do nich bezpośrednio drogę. Tutaj akurat absces jest bardzo, bardzo mocno widoczny, więc nie ma czym się przejmować. Każdy absces ma też to do siebie, że będzie co chwilę przywoływał demony. Na szczęście możemy omijać, nie musimy z nimi walczyć. Jedne z czym musimy walczyć to demon, który jest przywołany jako ten boss, jako taki. Dobra. Kwytek. I teraz nie pamiętam dokładnie... Ona chyba na ogień była podatna, z tego co pamiętam. I ma też bardzo, ale to bardzo irytującego skilla, którego zresztą już widzieliśmy. Tego, który atakuje kilkukrotnie z atakami
lodowymi. Mam nadzieję, że nie bardzo go użyję, ale znając moje szczęście, to będzie wręcz przeciwnie. Cześć, Tate. Jak tam chip bojowy? Załadowany. Dobra, proszę... NIE! Czy mam coś, co jest odporne na lód? Oczywiście, że nie. Czy mój kot ogóle... Okej, mój kot ogranica nie jest podatny na lód. To już duży pozytyw. Na pewno muszę coś wrzucić. Tylko nie jestem pewien co w tej chwili. Dobra, chodź tu. Plusy i minusy na status skillach. Wydaje mi się, że tylko na koszt może, podkreślam może, na to na szansę trafienia. Ale tutaj to jest na zasadzie, że mogę zmyślać. Zio też jest jej słabością. To duży pozytyw. Jako, że nie lubię ryzykować swoim zdrowiem ani życiem. Teraz stosuję Ice Dampnera. Cała taka tankowa, tak generalnie minibossowie z tych z abscesów będą w miarę tankowali. Okej, okay, walnęła sama siebie. Dziękuję Bogu za istnienie Ice Dampnerów w tym momencie. O, używał Dampnerów, ale każu. Inaczej się nie zagrać w SMT5. Fight me. Są tu kocie dziewczynki? A są, jak najbardziej. Dla bezpieczeństwa chcę zrobić pas, żeby mieć połówkę. Na zasadzie, jeżeli teraz nie trafię, to będę miał jeszcze turę na wyleczenie się. A jak trafiłem, to tylko lepiej. Bo chcę wyleczyć Protaga. Teraz Zio. Ja nie z tego pamiętam, to ta Majtka nie używa Storm Color Songa, dopóki nie ma naładowanego maga słuchniczki. Znaczy nie ukrywam, ta Majtka jest pociągająca i w ogóle, ale... Easy? O Mandrake'u mówiłem coś w zeszłym tygodniu. Dobra, dostajemy trzeci ważny skill. Dobra, jeszcze nie dostajemy na następnym poziomie, dostajemy jednak, nie? Następny ważny skill do kolekcji. Mandrake na skapu? Dostajemy nowy skill Divine Garrison 2, Divine Amalgamation, Light Dark Mastery, Element Mastery. Generalnie jako, że planuję robić build fizyczny, to większość tych mastery żywiołowych raczej nie będę brał pod uwagę, tak wstępnie. Może coś się jeszcze w tej kwestii zmieni, ale póki co nie planuję. Co tutaj ciekawego znajdziemy? Spyglass, przyda się. Tutaj też chyba coś może znaleźć. Swoją drogą, pamiętajcie, każdy rozsądny człowiek w tej chwili poszedłby z powrotem do save pointa i zapisał. Nie jestem rozsądnym człowiekiem.
Biedny slime, który chciałby po prostu być party. Ja mu nawet tego nie oferuję. Trochę pieniędzy, na szczęście takie absolutne, drobne, że nawet szkoda mówić. Trochę relikwii. I tu je wejście na górę. Chcę z niej skorzystać. Amazońska Monaka? Co to lata tak szybko po mapie? Jest szansa, że będziemy w stanie to zobaczyć zaraz, ale nie jestem pewien. Dla mnie najważniejsze jest, żeby to nas nie zobaczyło, bo w tym momencie nie jesteśmy na to gotowi. Samael to był bodaj? Tak mi się wydaje, że to jest Samael. Dobra, bo teraz są tu jeszcze dwie rzeczy. Jedną z nich jest Miman, a drugą z nich jest ta skrzynka z Glorią. Znaczy, wydaje mi się, że to jest Samael, a Set jest w innej lokacji. Ale mówię, głowy nie dam, bo już jakiś czas temu z niej walczyłem i nie pamiętam dokładnie, który był gdzie. Dobra, to teraz gdzie była ta dolna skrzynka? Tu się świeci. Jesion Glory. Akurat dobrze się składa, bo i tak będę chciał wrócić. Coś tutaj... To jest pode mną, prawda? Tam są agationy. Te same, które mogliśmy dopiero co sfuzjować. Więc sobie może to i dobrze, że nie fuzjowaliśmy. Będziemy mogli je po prostu przegadać. Zastanawiam się, jak tu bezpiecznie zejść, żeby się nie wypierdzielić o coś. I przy okazji potencjalnie, czy czegoś, to jeszcze nie głupie. Te lokacje są jednocześnie bardzo rozległe, jak i takie trochę monotonne kolorystycznie, przez co łatwo jest coś przypadkiem pominąć. Nie chcę bić się zagatunami, ogólnie nie chcę się chwilowo zniczyć. Widzisz, tu jest skrzynka gdzieś. Mnie to irytuje. Gdzie jest ta skrzynka? Czemu jestem ślepy? A! W skrzynce była esencja Mandzejka, którą już mam i dlatego jej nie mogę podnieść. I ona tam teraz sobie grzecznie leży. To wiele wyjaśnia. Ej, Shinji. Ale zbany. Top! Kek! Ej, Stampnera, gdzie ja znalazłem jej Stampnera? Jednego użyłem na Mermaidkę i nie wydawało mi się, że znalazł po drodze jeszcze jakiegoś. Gdzie był ten safe nieszczęsny? Góra lewo. Właśnie wydawało mi się, że ona dawała Ice Gema i Ice Sharda, a nie Dampnera. Może się mylę w tej chwili. Shadows. World of Shadows. Nowe cuda. Jakie to nowe cuda były? Zobaczmy. Divine Amalgamation. Od tej pory możemy wykorzystywać esencję, żeby zmieniać dystanse. Nie będę absolutnie narzekał, bo to jest jedna z bardzo ważnych mechanik. Plus jedno miejsce w stoku też się przyda. Kamilu stoku, czy to znowu ty? Physical Mastery nie, więc mam wyjebane. Z fuzjami nic się nie zmieniło. Chyba, że wykorzystamy kompendium, ale kompendium jest w tej chwili trochę drogie. Jak widać na załączonym. Więc chyba na się trzeba. No dobra.
Szybki zapis. Teoretycznie mógłbym pójść tam i spróbować pogadać z tym nieszczęsnym Agathionem, żeby go przekonać do dołączenia do mnie. Staram się robić tak, żeby rekrutować możliwie jak najwięcej demonów. Żeby jak najmniej, powiedzmy, musieć czy to fuzjować, czy potem przez kompendium. Czy da się adefarmić rzecz poprzez samą rozmowę z demonami, które mają znajomego w party protaga? Ja bym powiedział, że to nie jest warte zachodu, zdecydowanie. Jeżeli bardzo ci zależy na takim pokojowym rozwiązywaniu spraw, to jasne, ale zajmuje to strasznie długo, dziwna ta persona. Najśmieszniejszy żart, jaki w życiu słyszałem, prawie jak granie w podróbkę Mega Man ZX i speedrunowanie go. Cześć, Samurajo. Jest to bestiariusz. Jest w dwóch formach. Jest w formie analizy i w formie kompendium. Nie polecam umierania od przeziębienia. Granie, ja bym powiedział, że ogólnie ja bym nie polecał umierania, ale może to tylko ja. YOLO? A jakim jest ten demonem? No spójrzcie, jaki roczy. On wygląda na sympatycznego demona. On był dużo bardziej sympatyczny niż wyglądał. Czemu wszystkie demony tak nie działają? Nie rozumiem. Wszystkie demony mogłyby tak działać. Agathiony. Wszystkie na 10. Boję się. I mają słabość na młodo i na... Mogłem popełnić błąd. To jest też jeden z powodów, dla których nie opłaca się farmić przez gadanie, bo często się zdarza, że po prostu nic nie dostajemy. Czasowe rzeczy z eksploracji można farmić, są one jednorazowe. Jeżeli masz na myśli, które znajduje Amanozako, to można je farmić. Tylko one się co jakiś czas resetują. Kodama ma już wszystkie swoje skille, prawda? Tak. Mandrake nie ma. Nekoshogun nie ma. Preta ma. Kaysit nie ma. I Agathion nie ma. Dobra, czyli taka ekipa, jaka jest obecnie, może być wykorzystywana do, powiedzmy, bicia się i jeśpienia. Słyszę Mitamę. Uwaga, uwaga, Hama. No nie, Mudo. Jestem zdumiony. Spasuj turę. Mudo. Błagam tak. Łatwo. Ale aż niestety nie dodaje tyle, ile bym chciał. Częściej chcę to. Kurczę, gdyby ten kryt wszedł wcześniej, to może by poszło to lepiej. Na szczęście nasza ma... Z przyzwyczajenia chciałem powiedzieć Magetama. Nasza obecna Affinity nas bronią przed bio, więc nie jest źle. Mogę go zaatakować, jeżeli trafię. Jest szansa, że wejdzie instant. Jest, zobaczymy, czy się tym razem uda. Tak. Teoretycznie pokazuje cały czas obrażenia, ale po to HP-ki zdejmuje z zera. On miał w tej chwili 53 HP, dostał za 30 i tak umarł. Podoba mi się w sumie, bez demony mają tak skrajnie różne motywy i designy. Akurat mam wrażenie, że SMT5 jest pod tym względem w miarę, powiedzmy, i tak luźne, tak? Pamiętam, jak to wyglądało w SMT4 i niektóre designy tam to była dopiero masakra, jeżeli chodzi o tą część w stronę szaleństwa, powiedzmy. Uh,
A jeszcze jakiś to jest, tak. Dwie Kodamy, Agathion. Najpierw chcę się Kodam pozbyć. Może się uda. Atakuj. Nie, no to był Rydwan, come on. Uda się czy nie uda? YOLO! Udało się. Wow. Mudo mnie lubi dzisiaj. Trzy dekady. Jak mi dłużej w sumie. Oks. Daj! Wszystko w porządku? Dostaliśmy esencję Kodamy, Neko Shogun dostał poziom i Fangbreakera. Neko Shogun to jest teraz tak idealnie supportowy demon, jak tylko może być supportowy demon w tym momencie gry. Fangbreaker to jest zmniejszenie ataku po co atak fizyczny, tak. Na szczęście demonów, znaczy na szczęście, to czy na szczęście, czy niestety to jest kwestia po pierwsze dyskusyjna, po drugie kontrowersyjna, po trzecie nienawidzę. Ale w demonów, które są odporne na ataki fizyczne, tak kompletnie odporne, nie w sensie niewrażliwe, jest w SMT5 bardzo mało i pojawia się bardzo późno. Więc taki Fangbreaker przez większość czasu może nam służyć jako efektywnie Tarunda. Jedyną jego wadą jest to, że w przeciwieństwie do Tarundy może nie trafić, tak? A poza tym to jest praktycznie lepsza Tarunda, tak? Bo nawet jeżeli zadaje 5 obrażeń, to jest to 5 obrażeń, które może zaważyć o tym, czy wygramy, czy nie. Upołu po klawiaturę czyściłem. W sumie jest takie w miarę pasujące. Zobaczę, czy coś nowego mi się pojawiło do fuzji, skoro mam Agathiona? Nie powinno, ale... Ale się upewnię. Jest Azumi. Nie przepadam za Azumi. Nawet jeżeli ma po pierwsze na buffu pod Giskard Dance'a, to nie jest to jakiś, powiedzmy, mój ulubiony demon. Czy ja chcę anioła sfuzjować? Wszystko wymaga sfuzjowania od Morakiego. Nie chcę fuzjować od Morakiego. Bo to jest mój jedyny ten. Mój jedyny demon z Mudo. A przekazanie aniołowi Mudo sprawi, że będzie ono pewnie, że był zużyteczny. Czy mogę pokazać golema? Nie wiem, czy ja mam golema, szczerze mówiąc. Jeżeli byłby, to byłby w analizie, a ewidentnie go nie ma. Wydaje mi się, że są tutaj tylko demony, które pokonałem. A golema niestety nie pokonałem. On ma jakiś raptorem. Obiecuję ci, Oxide, że jeszcze będę miał okazję go zademonstrować. Nie mówię, że w ciągu najbliższego streama czy dwóch, bo kto on miał 40 któryś poziom. Więc to raczej nie jest coś, co grozi mi w ciągu w niedalekiej przyszłości. SMT4 w ogóle było dziwne, jeżeli chodzi o rasy. Pytanie za 100 punktów. Gdzie jest... Tam jest. Czy ja chcę spróbować przebiec na Hama do tego abscesu? Spróbować mogę, tylko jeszcze się przyjrzę, czy tu gdzieś nie ma moich mimanów. Jak na pierwszy rzut oka nie widzę. 43 maki. Galnie, jeżeli liczyć na to, że Amanozako będzie wam znajdywać pieniądze, to proponuję zaprzestać w ogóle takiego myślenia. To jest bardzo niemądre i nierozsądne i
dużo lepiej widzieć się po prostu pigając po całej mapie i szukając w losowy sposób tych reliki. Tak jak tutaj na przykład. Weźmy Majka. Były tutaj wcześniej medmajtki, czy incens leczył do pełna? Nie, tej tylko zwiększa statystyki. I incensy działają tylko na demony. Przecież zaczęli się zachować dziwnie, zapomnieli, jakby zostały przeklęte. No bo jeżeli będę mógł, to pomogę. Dostaliśmy esencję medmajtki. Niestety esencja medmajtki ma jeden zasadniczy problem. Zawiera jej unikalną umiejętność, której nie możemy przekazywać tak czy jak. Chakra drop nie są zbyt popularne, więc najlepiej mieć to w pamięci i starać się ich używać relatywnie rzadko. Tak, nie trafiłem. Wszystkie incensy się tej fani od jabłuszek. Czy ja wiem? Jeżeli przeciwnicy będą mieli pięści tyle, to czasami mogą nam zasugerować, że ej, słuchaj, będę dobrym człowiekiem i dam ci uciec. Nie. To boli. YOLO? Czy nie YOLO? Kto ci, żeby zrobić YOLO? Ale doskonale wiem, że YOLO mnie zabije. Dlatego zrobię coś, co jest tylko nieco mniej YOLO. Co nie powinienem z Giera dać Fangbreakera pewnie. Dobra, wydaje mi się, że to powinno mi pozwolić przeżyć, o ile teraz, pomimo tego, że ma na sobie Confusion, to nie wejdą mu dwa kryty w Protaga. To powinno być ok. Ok. Chcesz nie umierać? I teraz jak o tym myślę, to Fangbreaker ma jeszcze jedną wadę względem tej rundy. Bo zapomniałem kompletnie przy myśleniu i mówieniu o nim o systemie Affinity. Mianowicie o tej części, w której ma on Affinity związane z atakami fizycznymi. Więc jeżeli demon nie ma Affinity fizycznego albo ma lepsze Affinity supportowe, to będzie kosztować to więcej many przez to, tak? To jest taka druga wada, którą warto odnotować. Cały czas zapominał o tym Affinity, biorąc pod uwagę, że w większości gier ono się nie przejawiało jako tako. Z czym problem? Demony. Mają Quave włócznie. Bardzo wam dokuczają. Ktoś musi im dać nauczkę. Wystarczy, że pobijemy 3 demony i będzie okej. Okay. No spoko. Jak będę miał okazję znaleźć demony, to mnie sprawy. Fanbaker? Znaczy, ja bym powiedział, że to jest ogólnie skill supportowy. Niekoniecznie na tych, które się skupiają na fizycznych, tak? Hej, słyszysz to? Demon of the Tower sounds like he's on a rampage. Tam. Co mi może zrobić demon wieży? Demon kryma wiele głów. Kiedy zieje ogniem, pluje co cisną.
The demon of the tower seems he's a dangerous foe. Young man, before we go to Tokyo, ja nie kojarzę, żeby Hyda jako tako działał ogniem w mitologii. Poprawcie mnie. Na pewno było bardzo często mówiono o tym, że ma trujący nawet nie oddech, ona miała krew trującą, bo przecież zamoczona w krwi, kiedy koszula ubija Heraklesa. Ale z ogniem nie kojarzę tak na szybko, żeby miała jakiś związek. Nie chciałem, żeby tu była Zumi, nie będę kłamał. Nie chciałem też walnąć Sandmana. Mistyki. Mistyki są we mnie też inne dzisiaj. Oh well. Powoli zaczyna mi się bardzo niski poziom. Uwaga, uwaga, idę za coś niemądrego. Czyżbym chociaż raz zabił coś mądrego? Jestem bogiem tej gry. Nie na sobie mówić, że jest inaczej. Nie wiem, jak można być tak dobrym z tego jak ja, ale zazdroszczę takiej osobie. Wracając. Tutaj jest jakaś skrzynka, z której nie omieszkam skorzystać. A jak jest, to czemu nie? Esencja ogarnia jego typ 1. Przy najbliższej wizycie w Sejponcie z chęcią zobaczę, co ona ma. Generalnie esencja ogarnia jego mają to do siebie, że zazwyczaj zawierają jakieś specjalne umiejętności. Na mnie daleko jest skrzynia. Ja ją chcę. I tak, będę pomijał wszystkie demony, kiedy napotkam na swojej drodze, tylko po to, żeby zgarnąć skrzynię. Czy to znaczy unikatowy skill? Być może. Z tego co kojarzę, to chyba każda ma jeden unikatowy skill, ale głowy nie dam w tej chwili. Esencja Kodamy, niestety już ją miałem. No trudno, zdarza się. Przy okazji mamy dość dobry widok, parę Sandmanów tu jest. Na horyzoncie nie widać żadnego save pointa niestety. Tylko tam na dole możemy się cofnąć bardzo szybko, gdybyśmy chcieli. A nie chcemy. Możemy za to wciąż pomijać absolutnie wszystko, co spotkamy na swojej drodze. Magic Incense. Chwilowo jestem na etapie, powiedzmy, zwiedzania. I staram się w tym czasie nie robić niczego, co mogłoby sprawić, że stracimy progres. Mandrake jest thirsty. Azumi próbuje przejąć źródło wody. Ja zgaduję, że to będzie coś po kraju zabij 5 Azumi. Yep. Na szczęście wiemy, gdzie one są, więc mamy łatwe źródło w miarę. Czy jest tu gdzieś w pobliżu save point? Czy będę musiał najpierw zająć się tym abscesem? Tu jest źródło wody, tu jest absces. Boję się trochę tykać abscesa bez save'owania po drodze.
a jednocześnie nie do końca chce mi się cofać. O! Fuck. Fuck. Ok. Przynajmniej o tyle dobrze. Przynajmniej o tyle niedobrze. Jedna ważna rzecz związana z abscesami w tym momencie jest taka, że jeżeli demony wyskoczyły spod abscesa, czyli tak jak tutaj na przykład, to niemożliwe jest, żeby z nimi rozmawiać w jakikolwiek sposób. Nawet jeżeli mamy demona w naszej drużynie, to nie możemy z nimi pogadać, po prostu powiedzą, że są w amoku spod abscesa. Więc nawet nie próbuję w tej chwili. Kurde, nie weszło. Miałem nadzieję, że wejdzie. Kurde, znowu nie weszło. To się źle skończy. To się bardzo źle skończy. Wow. Najgorsze jest to, że ja dosłownie chciałem je olać tak bardzo, jak tylko się da. Po prostu wpadłem na jakiegoś, który się spawnował koło mnie. I to w takim bardzo niefortunnym miejscu. A, i w ogóle te abscesy blokują przejście dalej? Nie. Już myślałem, że to mnie blokuje. Bo zazwyczaj to było tak, że je po prostu zabijałem. A nie ignorowałem takich teraz. Tu mamy parę pająków, które są silniejszymi przeciwnikami niż normalne demony tej okolicy. Więc staram się chwilowo je kategorycznie zostawiać. A tu mam save pointa. A ponieważ jest save point, to tym razem już zapiszę. Dla własnego bezpieczeństwa. Szybki sejwik. I mogę wrócić do abscesa. Tym razem w pełni sił, niestrudzony żadnymi próbami ciężkimi. I nie mający w głowie, że coś może pójść nie tak. Po prostu mówię, na chama przebiegnę prosto do abscesa. Ignorując się po drodze. Żartowałem. To był tylko prank. Może z pękami na chwilę obecną praktycznie nie. Pamiętacie, jak mówiłem, że przybiegnę prosto do abscesa? Ja na myśli przebiegnę prosto do najbliższego save pointu. Co jest jeszcze gorsze, to jak patrzę na to, jak mnie biją, to mam wrażenie, że po prostu mógłbym równie dobrze... Chciałem Daimona. Że mógłbym równie dobrze to wygrać na autowalce. W sensie, że jest taka szansa. Pokaż mi, co tam jest. A potem zobaczymy, czy będę musiał się wracać. Cudamy. To nie są słabe, to na pewno. Jestem ja, że powiem, że buffu nie będzie ich słabością. Jest ich słabością. Pośpi? Pośpiło! Au, jestem zdumiony tym, jak wielkiego farsa dzisiaj mam. Czy komuś jeszcze przecinę, tak żeby nie było? U mnie ok. Bo weź tego, wiadomo, mogę zerknąć, czy coś u mnie się po prostu nie sypie, tak? Ale jeżeli wszystko jest ok, to uznaję, że wszystko jest ok.
A wydaje mi się, że jeżeli teraz się uleczę, to i tak powinienem to jedną futamę zabić. Przynajmniej mam tylko nadzieję. Ależ to się po prostu pobronie. Skoro przeciwnik śpi, to nie śpi dalej. Czy jak przeciwnik ma wyższy level, to nie dołączy? Tak, jest gwarantowane, że nie dołączy. Z tego co pamiętam, to działa tak, że może po prostu powiedzieć, że słuchaj, może dołączę, jak będziesz odpowiednio silny, tak? I wtedy jak wrócimy do niego, to może dołączyć. Ale jeżeli pogadam z nim, będzie na niższy poziom, to nie dołącza. Może znowu uśpi. Ale ci w to go nie tak. Tak jak dla mnie to dobrać się. Nie pchaj mnie to. Chyba ten razy nie poszedł spać. Krytnął za to. Au. A i też co mówiłem o tym, że gaje dla mnie to dobre. To był tylko tank. Głupie pytanie. Ty masz tylko odporność na zan, ale masz też die. Zaraz ej to. Dobra, nie krytnął, to już jest duży bonus. Wierzę w Yolo. Yolo się udało. Mieliśmy już esencję prety. Kaysit nauczył się Zio. Absces pokonany. Magasuki West, Pink Verge, Full Opportunity, Swarsu, Country Incentive, Divine Garrison 3. Ja Divine Garrison na pewno nie będę narzekał. Wtedy mogę pojeść z automatu. Coś tu ciekawego jest? Czy to jest paki? Co ja zrobię z tym całym bogactwem? Aż sam nie wiem czasem. Tutaj nie skoczę na górę. Jeżeli będę chciał tam wejść, to muszę całą drogę do dołu przejść. Hey listen. To nawet nie ona, to coś jeszcze gorszego. Dobra, w każdym razie. Jeżeli dobrze mi się wydaje, to są wszystkie abscesy, które są do pobicia w tym regionie przed bossem. Więc teraz możemy sobie jeszcze pozwiedzać i utkwić w najbardziej trudnym miejscu i dać się zabić. To jest dokładnie to, czego potrzebuję w swoim życiu. No też to będzie krytek z prawdego. Będę słony. Kurwe, synu! Sandman się obraził, że mam jego kolegę i... A, okej. Okay. To ma sens. A więcej sensu niż chciałbym przyznać, że ma. O, spanko. Ajajaj. Nie mogłem uciekać, bo spałem. Ech. No to co, psesik ich będzie jeszcze raz. Do zrobienia. No dobrze.
Niech i tak będzie. Shinji leniuszek. Czemu leniuszek? Zostałem totalnie uśpiony, chloroformem. I jeden sobie mówić, że było inaczej. Hej, listen. Dobra, tym razem może uda mi się przebiec tak, jak się powinno przebiec tego cholernego abscesa. Nie wpadać pod nos na parę rzeczy. Albo przynajmniej będę się naiwnie łudził, że tak w istocie jest. Przy okazji mi mam na zgarnę, skoro już go widzę. Bye-bye. A nie tym razem. Ach, to co, tym razem na pewno pójdzie lepiej. Tak było, przysięgam. Tak długo jak nie będzie użyte mazem jakoś bardzo szybko, to powinno być ok. Gorzej jak zostanie użyte, to wtedy będę się martwił. Najgorsze jest to, że wcale się nie dziwię, że i drugie podejście pójdzie mi znacznie gorzej niż pierwsze. Bo zazwyczaj to tak działa. Ale krytło. Napróbuję taki krytę. Przy okazji odrobinę przeceniłem to i rodzaj obrażeń, więc bardzo dobrze, że ten kryt wszedł. Oh boy. No dobra. Korzystałem z okazji. To nie było aż tak potężne, jakbym chciał, ale wiedziałem, że wiadomo, co jej działa. Google generalnie potrafi zadawać dużo obrażeń, ale w większości wypadków te cztery dodatkowe ture, które mamy za kryty, są znacznie lepsze, tak? Zwłaszcza jeżeli akurat nasza drużyna nie ma słabości danego przeciwnika. Żeby to było Physical Mighty, to zmieniło by absolutnie nic. Już widzieliśmy, co dostajemy. Nie byłaby szansa kryta. Byłaby, to prawda. To jeszcze raz. Gdzie był ten nieszczęsny save point i dlaczego na drugim końcu mapy? Aż tam. Zdecydowanie dalej niż bym chciał przyznać, że jest. Powiem więcej, zdecydowanie dalej niż bym chciał, żeby był. Dlatego po prostu do niego przespeedanuję. No dobra. Najpierw te cover. Potem World of Shadows. Co dają na te nowe mirakle? Welcome to the... Magatsuki Wellspring, odnawiono HP-ki i MP-ki, jeżeli mamy pełny pasek Magatsuki na początku tury. Vengeful Opportunist sprawia, że pasek się trochę napełnia, kiedy się bronimy. Fair Swoop
napełnia pasy, kiedy trafia na słabości albo krytem. Counter Incentive nam napełnia paski, kiedy odporność redukuje obrażenia, a null, kiedy sojusznik neguje, absorbuje albo odbija wrogie ataki. Ja nie bardzo rzadko korzystam z tych skilli do maga słuchi, więc raczej będę je pomijał. Divine Grazion 3 za to jak najbardziej wezmę. Bo nie widzę powodu, żeby tego nie robić. Czy mam jakąś esencję? Właśnie, Algami. Co ty masz? Aramasa. Kiedy ostatnio z 8 ataków w jednego przeciwnika było OP? Nah. Jeszcze jest cudowny gang, rise up. Z umiego spotkaliśmy. To już przebyliśmy. O, nieważne, mogę studiować czegoś innego. Odtąd mam Sandmana. I o tym mogę chcieć już porozmawiać w sumie. Is this demon? Jeden do 15 ciosów. Patrzcie, kto się pojawił na liście. Akurat chyba przegapiłem, czy to był jeszcze Itsune. Tak, był już Itsune. I uwaga, uwaga! Przysięgam, to bardzo zbalansowane. To jest dokładnie tak zbalansowane, jak wszystkim się wydaje, nie martwcie się. Czy coś jeszcze ciekawego mogę studiować? Azumiego, Turdaka... Turdak? Zanioła, hehe. Już studiowałem. Tetragation. A nic innego mi się nie opłaca w tym momencie. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że Manmaidka będzie sfuzjowana przy pierwszej możliwej okazji. A i jako, że mam już jako tako oficjalnie potwierdzone, co jest moją specjalną fuzją, to uwaga, uwaga, jest to Hypixie, która nie ma żadnej fajnej umiejętności. Tak, jeszcze Cione ma tutaj Hasotobi, które zawsze krytuje, a co? Czemu pytasz? Sprzedam reliki, bo jakiś powinienem mieć. Powiedziałem, sprzedam. O, 5000. To przerówka czy na domowy atak? Z tego pamiętam na domowy. Nie ma efektów, że na bossów to jest efektywnie 8 razy w jednego przeciwnika, więc... Czy ja chcę coś tu kupić? Znaczy, warto też wspomnieć, że Concentrate w porównaniu do większości gier Atlusa jest dość mocno zerfiony, bo z tego co pamiętam, mnożnik jest razy 2, nie razy 2,5, więc efektywnie nie jest to buff, tylko wyrównanie, tak? Dla skilli, które kosztują dużo, to wiadomo, że jest to efektywne, tak, ale już nie jest tak silne, jak jest to zazwyczaj. Czy tu jest demonów? Ty jeszcze nie masz umiejętności. Zazwyczaj robię tak, że trzymam te demony, które muszą się jeszcze nauczyć umiejętności, duże nie. A resztę staram się trzymać poza palty. Wracając, bo nie byliśmy jeszcze w jednym miejscu. Mianowicie nie byliśmy tutaj. I całe szczęście, że nie byliśmy tu wcześniej, bo jest tutaj cała masa cholernych nietoperzy. Demony w drużynie zdobywają więcej ekspa. To też jest prawda. Zdobywają zauważalnie więcej ekspa.
Cała szajka demonów mnie goni. I to dosłownie demonów. O, Mitama. To są te same demony, jakie spotkaliśmy na początku. Kurwa. Nie pamiętam za cholerę są one podatne i dlaczego na buffu. Nie na Zion. I może na Hamę? Yep. Instant kill. Kurwa. Daj mi jej strada, bo muszę zabić Magatamę. Znaczy Mitamę wróć. A Magatamę. Zabijanie Magatam najlepszy sposób na ganie SMT3, przysięgam. Dwunasty poziom. A czy wiecie, co można zrobić na 12 poziomie? Najpierw chcę przejść przez tą jaskinię. Umrzeć. Umrzeć to jest ta idowa odpowiedź, ale to można zrobić niezależnie od poziomu. Chłopiec szaleje. Nie są to jakieś super potężne ataki, ale nie są te złe. Dobra, YOLO. Wiedziałem, że zabiję. Najgorsze jest w tym wypadku to, że nie chciałem zabijać. Możemy oddać questa na zabijanie demonów. To jest tak efektowne. Przegrać przez to, że atakuje 8 razy każdy hit ma szans na kryta. Dobra, słuchaj mnie, dziadło. Ach tak? Sądzisz, że ja nie wygram pojedynku na siłę? Oh, please. Nie po to robię build pod... Nie po to robię build pod siłę, żeby takich walk nie wygrywać. Co oznacza mniej więcej tyle, że mamy Daemona. Daemon ma swoją świetną umiejętność Harry Slashkra H4 atakami fizycznymi, ale jednocześnie jest bardzo mało celna. Ma też bardzo przydatne zisty, więc prawdopodobnie jego esencja będzie dla nas niedługo przydatna. Bo ma niewrażliwość na mrok i odporność na ogień. Tu jest druga skrzynia. Chcę po nią iść. A, była tu esencja Daemona, którą akurat dopiero co zdobyliśmy. Doskonale. Wydaje mi się, że tutaj co najwyżej jeszcze tu z prawej mógł być Mimman jakiś. Otóż... Nie? Otóż nie tym razem. Mam pewien, że gdzieś tutaj jakiś Mimman będzie. Czuję się oszukany. Jestem kompletnie oszukany brakiem Mimanu w tej jaskini. Tak wam powiem. I dokładnie dlatego muszę ją przejść jeszcze raz, żeby potwierdzić, że ich tu nie ma. Co robię suty? Jestem nie, że powiem, że nie odpowiedziałem na to pytanie. Więc dobrze, zdajesz je ponownie. Suty zmieniały Affinity. Jeżeli demon ma na przykład 0 Affinity, to Ice Suta da mu plus 1 do Affinity. Jeżeli dobrze pamiętam, to Affinity te do ataków mają maksymalnie plus 9. Supportowe lecznicze mają plus 5. To chyba tak działa. A, trafił mnie. Myślałem, że tego nie zrobi. Ja pomimo tego, że mnie trafił, to i tak ja mam pierwszy turę. To jest zbyt efektowne, że to pomijał przynajmniej przez najbliższe dwa użycia. Ogólnie nie powiem, żebym był jakimś wielkim zwolennikiem systemu Affinity.
Głównie dlatego, że mam wrażenie, że przez niego skille mają normalnie bardzo wysokie koszty. I na pewno boli to, jeżeli chodzi o robienie protaga pod magię. Bo taki protagonista musi mieć tak naprawdę większość affinity, jeżeli chcemy korzystać w miarę rozsądnie z słabości. Najpierw Ara, potem Ara. Welcome to the. Przywołanie Pixie kosztuje za dużo, więc zrobię to po prostu tak. Zrobię to tak, czy zrobię to tak? Najlepsze jest to, że buffu tak naprawdę niewiele nam się przyda. Bo Stonecallery są generalnie. Też w sumie. Chciałem powiedzieć, że Stonecallery są generalnie jest lepsze, ale. Są sytuacje, kiedy wolimy użyć po prostu zwyczajnego buffu. Is this demon to your liking? Oczywiście, że ten demon jest do mojego likingu. A jako, żeby wcześniej była prośba o to, żeby dostaliście animację fuzjowania. Bo mam wrażenie, że jeszcze od początku ani raz tego nie zrobiłem. Jedno, co muszę Atlusowi przyznać, to że sposoby na fuzjowanie mają zawsze kreatywne. So cool. But it's so dumb. But it's so cool. Dobra, na razie jeszcze zostawię to, co mam. Melmajtka niedługo wejdzie do party. Gdzie jeszcze mnie nie było? Na pewno mogę tutaj wejść na górę i oddać questa za daemony. I cały czas mam wrażenie, że gdzieś pomijam jakiegoś bardzo oczywistego mimana, który śmieje mi się w twarz, że go nie widzę. To jest zawsze tak irytujące uczucie. Zwłaszcza kiedy człowiek zda sobie sprawę, jak dużo mimanów jest na jedną lokację. Wielkim spoilerem nie będzie chyba, jak powiem, że jest ich 50 w każdej lokacji. Takiej głównej, że tak powiemy. Więc to, że teraz mam mi podać, że 14, to jest takie. A gdzie jest pozostałe 30 parę? Gdzie one wszystkie są? Prawda? Gdzie wy jesteście? 15 Miman, tutaj kolega Agation. Esencja Agationa, trochę expa wpadnie. Nie jakoś super dużo, ale zawsze coś. Widzieliśmy już się z tą Melmajtką. Co ja właśnie zrobiłem? Sandmana. Czyli przynajmniej w teorii mogę pogadać z kolejnym, żeby go znowu zrekrutować, żeby mieć się rzeczy do pozywania. Mogę, prawda? Od dziś mam zero szacunku do starszych.
Koniec szacunku. Absolutne zero szacunku do Sandmanów. Ej, ty śpi, kto by się spodziewał. Niestety nie kwitłem ani razu. Protagonista poszedł spanko. Na szczęście nie potrzebuję wiele, żeby dokończyć tę walkę. Każdego Sandmana, którego zobaczę, trzeba będzie teraz zabić. Żeby nie było, mam dosłownie na myśli do każdego. Przynajmniej przez chwilę. Najbliższą. Co jest z tą grą nie tak? Jakie są szanse na takie pudła? I tak wiem, że jakieś na pewno są. Casey jeszcze nie dostał Grand Slice'a niestety. Gdzie ja powinienem iść teraz? Wiecie co? Pójdę może tą autostradą byłą. Bo wcześniej ją nie szedłem, a tam na górze chyba skrzynki są. Przynajmniej tak to wygląda. Hej, 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 nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ale oni się proszą. Zajmę się teraz wami, to najpierw skrzynki. Esencja Azumiego. A jest Gemy, tam jest Niman. Ale się wyleczy tak prewencyjnie. Trafiłem chyba tego, którego chciałem, prawda? Tak. To jest ten moment, w którym bardzo mi brakuje jakiejś obszarowej umiejętności. Ale krytło. Najgorsze jest to, że oni już mają jakieś tam, powiedzmy, 7-8 poziomy, więc dostajemy relatywnie mało ekspa dla nich. To jest zawsze ten moment, kiedy człowiek się zastanawia, czy na pewno jeszcze warto mi ich bić. I nie wiem, czy rzeczywiście to nie jest już za późno na to. Bo generalnie zazwyczaj mam tak, że walczę ze zbyt małą ilością przeciwników, przez co jestem z poziomami do tyłu. Ale z drugiej strony walczenie takich tutaj też nie daje nam, jak widać, jakoś specjalnie dużo ekstra, tak? Więc równie dobrze mogę sobie raczej holać. Raczej. Szkoda, że tu nic nie ma. Nie, nie chcę. I co teraz? A tak sobie, co tutaj leży? Nie tu, nie tu, nie tu, tylko tu, tu, tu. Gdzie ty jesteś, to ty jesteś. Falchion. Gdzie jest Falchion? Wygaduję, że jakoś relikwią. Tak. Czyli po prostu źródło dużych ilości na pieniędzy. Tu są Sandmany. No i muszę się za tych Azumi zabierać, mam wrażenie. Bo ile oni tam chcieli? 5? Dodaj 5. Żebym pobił. Tu na górze było coś, co już miałem, prawda? Druga opcja jest taka, że miałem w tym podejściu, gdzie zginąłem.
A trzecia opcja jest taka, że jeszcze potem nie szedłem i po prostu zapominam. W każdym razie, razu mnie. I dwa slimy. Weszły kryty. Bardzo się cieszę, że weszły kryty. W idealnym świecie chciałbym spróbować zakrytować tego Armiego. Nie wiem, czy mi się uda, spróbować mogę, tak? Coś strasznego się nie powinno stać, jeżeli tylko spróbuję. Okej. Okay. Chce się bić, to będziemy się bić. Au! To bufu bolało. Jezu. Zyste. Nie spodziewałem się, że aż tak zaboli. Biorąc pod uwagę, że użyj Magat Fuji, to chyba nie będę ryzykował podchodzenia do rozmowy raz jeszcze. Bo sam ten Azumi podejrzewam, że byłby w stanie zrobić mi bardzo dużą krzywdę na chwilę obecną. Chyba dwóch Azumi z głowy, jeszcze trzech bodaj. Agatę ma biję. Mam mało many. A co dwa Azumi? Skryta niestety. Najmniejsze, że uda mi się tego Azumiego przekonać do czegoś. Poproszę. Przez tyle myślałem, że tą katastrofą będzie on sam. Ale na szczęście nie tym razem. Nie mam many, chciałbym coś z tym zrobić. A mana jest tam. Na szczęście już miałem niedaleko. Może? Jakiś szalony potwór poszedł się aniołami. I każdy, kto tam podejdzie, po prostu umiera. Przyjmij. Niebezpiecznie. A oto heal priorytetyzują miękkich demonów w stoku. Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że tak, ale skłamałbym twierdząc, że na pewno jest tak jak mówisz. Dobra, co mi jeszcze zostało? Podejść tam na questa, zobaczyć co tam się dzieje. I na pewno Azum ich pobić. Parę. Naście. Bez kryta niestety. Za każdym razem będę pewnie narzekał, że 8 hitów i żaden nie krytnął, jak to można tak? Pomimo, że statystycznie jest szansa pewnie na to, że nie krytnie jest dość spora. Jeden HP. Jeden. Spanko, nie spanko. Wydaje mi się, że jeszcze jednego Azumiego będą się pobić. Patra. Patra na pewno mi nie zaszkodzi. Zwłaszcza, że anioł raczej nie potrzebuje skilli ofensywnych. Fizycznych przynajmniej. Cześć sobie tak swoją drogą. Adamasa.
Na szczęście jesteśmy już na takim etapie, że te walki idą całkiem znośnie. Raczej nie mamy jakichś wielkich problemów z nimi. I tak wiem, że to słynne ostatnie słowa i w ogóle. SMC coś sobie obpiach. Po części też bym powiedział, że SMT 5 jest listem miłosnym do SMT 3, ale to inna sprawa. Ja słuchaj, więc idę. Ta sama na którą dostaliśmy wcześniej polecenie ubicia. Co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Wasza żona też chce nam questę dać. Jakby się ktoś pytał, to to, że widzimy tutaj na mapie ikonkę tej skrzynki z Glorią jest tylko nad nami. Dokładnie tutaj, o tutaj mniej więcej. Znaczy bardziej nawet o tutaj widzimy nawet te opady specyficzne. Więc na chwilę obecną nie mamy do niej dostępu. Either way. Jaka? Podobno jesteś bardzo złą kobietą, którą musimy zabić. Czyli sugerujecie, że taki drobny konflikt pomiędzy prawem a chaosem? Nie. I tak, pomimo tego, że dostaliśmy questa na Lion Seed, możemy też zgodzić się na questa od niej samej. I teraz tak naprawdę wybór zależy tylko i wyłącznie od tego, jak nam się widzi. Ja wbiegłem w tego Azumiego, naprawdę? Jeżeli chcemy, to możemy pobić Aniensidę, możemy pobić też tamto Arceres. Czy mogę je spotkać się w dowolnej kolejności? Tak. Nie musiałem wcześniej iść do tamtej Arceres. Aczkolwiek przychodzę drugi raz i po raz kolejny widzę je w tej kolejności, więc nie jestem pewien czy dialog się jakoś zmienia w zależności od tego, w jakiej kolejności spotkamy. 60 FPS-ów? Gdzie? Zazdroszczę. Chciałbym mieć 60 FPS-ów. Podziel się swoimi magicznymi strategiami, jak to osiągnąć. Na razie chcę, powiedz, oddać tego questa, którego mamy. To jest ten Steam Deck. Powiedziałbym, że Steam Deck tutaj by aż tak bardzo nie pomógł, bo potrzebowalibyśmy też czegoś, co emuluje Switcha na Steam Decku. To jest znajomy. I trochę expa. Inaczej, nad poziom dla Petaga. Plus do siły! A kolejny Miman. 18 Mimanów. A dostaćmy się tu. Zlećmy jeszcze 500 w dół. Juzu. Znaczy powiem szczerze. Próbowałem odpalać SMT 5 na emulatorze. Działa lepiej. Nie podoba mi się, że to mówię, ale nieironicznie działa lepiej niż na samym Switchu.
Mam 13 poziom. Zerknę, czy coś nowego mi się blokowało do fuzji. Wydaje mi się, że nie. Welcome. Poza tym, że mamy kunic na 37. Jakiś demon ewidentnie pływający w łódce. Mam jest prawdą i naprawdę mi się to nie podoba. A tutaj jest kolejny z nowych demonów, jeżeli mnie pamięć nie myli. A tu... demon, którego kojarzę, ale którego z nazwy nie pamiętam. Kuropiku, coś takiego. A na 13 jestem pełen, którego widzieliśmy Tsuchigumo. Mazio, Tarukaya, Bouncing Claw. Albo Turtak na 11. Grand Slice wydaje się bardzo przydatną umiejętnością, biorąc pod uwagę, że ma wyższą szansę na kryta. Bo tak to dopiero gdzieś tam jakieś fortuny, aquansy. Skrajnie nie patrząc, kompendium mam Bajkorna na 14. I poza tym nic więcej specjalnego z tego, co widzę. Dobra. I dalej. Musimy się zastanowić, co chcemy zrobić z naszą dwójką walczących z sobą kobiet. Bo mamy wybór albo pomóc Apsaras, albo pomóc Lenien Seedę. I w tym wypadku chyba zdecyduje się pomóc Lenien Seedę. Bo bardzo nie lubię, jak kobieta sprawia, że wszyscy wokół niej simpują. Kobiety. A co, demony nie mogą być kobietami? Dobra, to teraz gdzie była ta nieszczęsna Apsaras, przy którym tu chyba najbliżej. No tak, był bajkon, nawet go pokazywałem. Tak bardzo bezpośrednio. Pytanie, czy... na pewno będę chciał na koszugunę wrzucić na tę walkę. Pewnie zamiast Agationa. Czy mam coś, co jest... ciebie mam. W ogóle chciałbym mieć drużynę, która jest w miarę odporna na lód, jeżeli to będzie możliwe. Wrzuciłbym Majtkę też potencjalnie, tylko nie wiem, czy opłaca mi się zaraz anioła. Pomóż tej, którą drogą idziesz. Czyli co, mam nikomu nie pomagać? Czyli co? Szło. Do nothing. O, wow. Tego już dawno nie było. Powiem więcej, tego chyba jeszcze nigdy nie było. Czemu miałbym chcieć kupować takie rzeczy? Jak to się mogło stać? Jak do tego doszło? Nie wiem. Poczekaj, gdybym tylko akurat miał wmaksowany pasek magazynu, nie? Jeszcze tylko przypomnijcie mi proszę, Agation, na co jesteście podatne. Na buffu. Wiedziałem, że tam Majtka mi się przyda. Ona ma 16 poziom. Holy fuck. Aramasa!
i to boli. Dobra, spróbujmy ją podebuffować trochę. Na tyle, na ile to możliwe oczywiście. Przypomnijcie mi tylko, nie jesteście odporni na hamę? Nie. Prawie nigdy odporności zwykłych demonów, tych bossowych, nie różnią się od tych, które spotkamy normalnie, więc jeżeli mamy akurat jakiegoś własny party albo w stoku, to możemy w miarę bezpiecznie tak na to patrzeć, tak? Jak dobrze pójdzie, to pobiję w ten sposób dwa gationy. O i oczywiście nie spoduje niczym. Bo i taka jest opcja. Dobra, dwa gationy pobite. To jest duży plus. Zwłaszcza, że sama psas jest znerwiona o dwa ataku. To mi się trochę mniej podoba. Zastanawiam się, czy jestem na tyle zdesperowany, żeby używać tego szajsu, który blokuje ataki lodowe. Chciałbym nie musieć, ale nie jestem pewien, czy to tak zadziała. Wow. Czuję się oszukany. Wierzę, że mnie nie zabije, bo ma minus 2 ataku. Chciałbym w to wierzyć. Wow. Ona ma minus 2 ataku, przypominam. Melmajtko, do boju! Do walki! Nie pamiętam, co ona z kolei jest podatna, odporna. Zastanawiam się, po co podlecza. Raczej nie Azir? Nope. Armasa nie zdaje jakoś wybitnie dużo, ale i tak jest to chyba najlepsze, co w tej chwili mamy, tak naprawdę. Jest to nie, że powiem, że ona jest podatna, jeżeli już na cokolwiek, to na Agi. A tego będzie po prostu unikać, bo jest głupią kurwą. Aż mogę po prostu uśpić. Pięknie kryty, aby tak dalej. Śpiórkolotu. Au! Ona cały czas idzie do śpiórkolotu. Hajajaj. Ależ śpiórkolot jest uprawiany. Okej, okay, teraz już piłkolot nie jest uprawiany niestety. Czemu nie spasowałem? Au! To bolało bardziej niż... Chcę przyznać, że powinno boleć. Magią właśnie... Wydaje mi się, że magia też budzi, ale... Za rzadko korzystałem ze sleepa akurat konkretnie, żeby potwierdzić. Dobra, teraz pobita. Trochę ekstra wpadło. Mamy gram slice. To jak to możliwe? Potęga moich simpów nie wystarczyła? O nie, muszę założyć własny kanał na OnlyFansach, żeby ludzie mieli co oglądać. Tak, odłączyłem sobie jakimś cudem kabel. Najgorsze, co by się mogło stać, to żeby się nagle pokazało, że ten... że kabel USB 3.0 mi nie ogarnia, bo to też się zdarza. A teraz uciekła.
To teraz możemy bardzo grzecznie i kulturalnie wracać do Flying Seeda, żeby podzielić się radosną nowiną. Na szczęście nie od internetu, bo mielibyśmy dużo większe problemy. Na mapie muszę iść tu. Dobra. Najgorsze jest to, że teraz sobie wcale, że mam na chwilę obecną trochę za niski poziom niż chciałbym mieć. Ale! To mnie nie powstrzyma, bo nie jestem inteligentny! Ha, kurwa. Jasne. Nancy to dołączyła do mojej drużyny i z tego co pamiętam ma wyższy poziom niż ja sam. 14 czy 16? No jeszcze lepiej, 17. Pamiętacie co mówiłem o posiadaniu za wysokiego albo za niskiego poziomu? Na szczęście to nie Pokémony. Tutaj nawet to, że ma 17 poziom nie oznacza, że nie będzie mnie słuchać. O, dobrze, że się rozumiemy, Sylwio. W każdym razie moja propozycja na dziś jest taka, żeby zrobić coś bardzo niemądrego. Mianowicie uznać, że mój obecny poziom jest absolutnie wystarczający, żeby zmierzyć się z nadchodzącym bossem. Ha, 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 ha. Kurwa. Esencja na koszoguna. Cześć, Gregor. A czy potrzebujesz czegoś jeszcze? I to jeszcze jak kurwa. A nie mam w to, czego potrzebuję. Czy potrzebujesz czegoś jeszcze? Na jakim poziomie grasz? Obecnie na 13. Czemu pytasz? Domyślam się, że pytanie dotyczy czegoś zupełnie innego. Gram na hardzie. Nie potrafię grać się w grę Atlusa na innym poziomie niż hard. I w sumie tyczy się to też w Mercilessa. Wracając, chcę sobie zmienić odporności chwilowo. How is this? Tak tylko prewencyjnie. Wiecie, tak tylko zupełnie przypadkiem. Young man, I'm detecting a powerful demon in front of Tokyo Tower. We'll want to be extremely cautious if we intend to go any further. Better safe than sorry. Dopiero co zapisywałem. I zanim ktoś mi zasugeruje, że zapisywałeś przez zmianę Affinity. Ja nie jestem pewien, czy ja będę chciał już iść na tego bossa. To jest właśnie ten problem. W każdym razie mamy chwilowo plot moment. Nogami, armia aniołów. Heed my words, brethren. As decreed by the Seraphim, I, Abdiel, hereby take command of Bethel's holy army. Our foes are the demons of chaos, who swore allegiance to the contemptible snake. Nie no, nocturne przychodzi na ślepo, to nie jest na ślepo, okej? Himself. Warriors from far and wide, hear me now. Strike them down in the name of order. Przykro mi, że zawiodłem swoje oczekiwania. Hmm.
kiedy jesteś sobie biednym szeregowym w armii, a tu nagle przychodzi dziadek Lucyfer. The god you cravenly revere is dead. Slain by my own hand, that humanity might finally live unbound from their chains. Absolutnie szalenie zrobił to. Vile serpent, your lies mean nothing. I speak only the truth. I have ascended the Pillar Imperial, the throne of God. As an angel, you know what this means. Such uncouth behavior from my former brethren. Przechodzę po raz kolejny. Już mam za sobą jedno przejście i nie przechodziłem wszystkich endingów. Tyle mogę tylko powiedzieć. Ale ogólnie przeszedłem całą grę na normalnym endingu. No i cóż, w dużym skrócie Lucyfer zajmuje się w niczego. Bóg nie żyje. To coś nowego jak na uniwersum SMT. It must have been. That was Lucifer, the Lord of Chaos. Shortly after our encounter, my operation ceased. It was only after I sensed your presence that I reactivated. I've since recovered a portion of my memory data. Yes, I was an agent of Bethel, and I was sent here on Bethel. They have a base not far from here at the Tokyo Diet Building. Ach, Tokyo Diet Building. Wspaniałe wspomnienia. There, the angels of Bethel worked tirelessly to protect the people. Young man. It is my guess that the angel who took your friend will also be there. Let us make our way to the Tokyo Diet Building for your own safety. Hey, hey! This is no time to space out. Something's coming. Gdyby to tylko było taki pasterz, że po prostu chodźmy. Snack. To prawie Orochi, ale nie do końca Orochi. Uwaga, uwaga, to Hydra! Chyba po raz pierwszy dostałem ten tekst prawdego. Hydra. Jebana Hydra. Boję się jej. Nie ironicznie się jej boję. Tak samo jak boję się swojego bardzo niemądrego podejścia do życia. I tego, że zapomniałem zrobić jej najważniej rzeczy. Chodź tu. To już to nie... Och ty! Ja nie też wrogowie dawali nam wcześniej bardzo porządne wskazówki odnośnie samej Hydry. I tego, jak ona planuje z nami walczyć.
będzie bolało ekstra do dzikich skurwysynów, tak na razem mówiąc. A i na dobry początek zbieram magasuki. No czemu by nie? Jolo? A, dobra. Gdzie to jest? Złota zasada jest taka, jeżeli dobrze pamiętam, że po zbieraniu magasuki chyba będzie używała ognistego ataku. Więc jeżeli dostanie komunikat, że o, chyba zbiera magasuki, to używamy Fire Dampnera. Tak, jestem tanią kurwą, która korzysta z dampnerów. Nie przeszkadzajcie sobie. A nie, nieważne, żartowałem, jestem martwy. Dobra próba, Shinji! Jestem retarded. Prawie się udało, ale tylko prawie. A prosi, żeby ciszej. Nie da rady ciszej. Z innych zabawnych rzeczy, większość bossów nie jest tutaj kompletnie niewrażliwa na efekty statusowe. O, fajne. A propos. Ciekawe, jak daleko mogę zajść jeszcze w tej walce. Mając po prostu kompletnie wyjebane. Zaraz się przekonamy. Podejrzewam, że nie jakoś super daleko, ale... HEK! Ona mnie zabije w tej turze, by the way. Jak demony padną, to już ich nie ma. Nie, no da się je wskrzesić, tak? Tylko... Jak to zazwyczaj bywa w SMT, problem jest tego typu, że najpierw trzeba je wskrzesić, potem trzeba je przyzwać. Co chwilę zajmuje. O, w ten sposób mniej więcej. A na razie jeszcze jedynym naszym sensownym sposobem wskrzeszania demonów jest... używanie protagonisty, więc no o tyle gorzej jest. Może później odzwonię. Najgorsze jest to, że jak tak patrzę, ta walka wcale jeszcze niekoniecznie jest przegana. Ale nie spodziewałem się też jakichś wielkich cudów po niej. No i się skończył czarem. Jedną z rzeczy, na które strasznie narzekam w SMT 5, jest to, jak dużo HP mają bossowie względem tego, jak mało my mamy many przez większość walki. No bo spójrzcie. Melmajtka nie ma już większości many, a Hydra ma zdecydowaną większość HP cały czas. Więc zaraz ta Melmajtka będzie kompletnie bezużyteczna. Level scaling. Nie wiem, o czym mówisz. A widzę, że Hydra rozwiązuje mój problem z użyteczności naszej Melmajtki i ogólnie z tą walką.
Dziękuję, Hedo, że rozwiązujesz moje problemy za mnie. Azidim. Mogłaby używać dłużej, ale jednocześnie zadawałaby mniej. Ej, spójrzcie, to tak się powinno robić. Ale ja jestem mądry, nagle. Kurczę, gdybym ja zawsze był taki mądry. Dobra, pierwsze podejście poszło zaskakująco dobrze, jak na ilość złych decyzji, kiedy zostały podjęte. Więc nieironicznie uważam, że ta walka jest do wygrania, jakkolwiek durnie by to nie brzmiało. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, zwłaszcza. Muszę zobaczyć, czy mogę sfuzjować na koszulę z czymś. Bo chciałbym poprzekazywać jego supportowe umiejętności jakiemuś innemu demonowi, który ma nieco przydatniejsze rzeczy. Nie crossing, tylko kadawes. Nie kadawes hollow, chociaż to też może się przydać. Zwłaszcza, że nie zgadnąłem wcześniej nagrody. Czy coś z tego mi się przyda? Powiem tak. Gdybym miał protagonistę pod magię, to mógłbym się zastanawiać na Dicer Dying, bo one są słabością tej chwili. Ale tak to... czy mogę coś sfuzjować włącznie z wyłączeniem z kompendium? Co może mi się tu przydać? Mam 13. Tsuchigumo się nie zrobi z Nekoshoguna. Obarion się nie zrobi z Nekoshoguna. Turdak się nie zrobi z Nekoshoguna. Czy dosłownie nic co mam w party nie zrobi się z Nekoshoguna? Znaczy nic co mogę spodziewać nie zrobi się z Nekoshoguna? Nope. Najwcześniej na 18. Holy fuck. Nie będę grindował do 18. Z całym szacunkiem. Aż tak zdesperowany nie jestem. Chyba. a problem polega na tym, że level scaling zabije mi tego Nekoshoguna samą różnicą poziomów. Mógłbym potencjalnie, tak wiecie, bardzo potencjalnie, znaleźć jeszcze jakiegoś jednego demona, którego mógłbym potencjalnie móc fuzjować z Nekoshogunem, ale wątpię, żeby to cokolwiek zmieniło. No bo taki mój Dream Team tak naprawdę z tego, co mam obecnie, to byłoby mniej więcej to, co mam w tej chwili w drużynie, tylko z tą różnicą, żeby zastąpić tego. Żeby zastąpić Azumiego Nekoshogunem. I tak to będzie idealnie tak naprawdę. Tylko no mówię, ten Nekoshogun przez to, że ma 9 poziom, będzie umierał, nawet jeżeli Hydra będzie miała bardzo mocne debuffy nałożone. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Tym razem z jednym punktem IQ więcej. Na szczęście kastanki możemy pomijać, dzięki Bogu. Do pewnego stopnia oczywiście. Część rzeczy niestety nie możemy tak z automatu. Plus te sekcje, w których mamy dialogi, też nie do końca są do pomijania. Tylko te kastanki, które są bezdialogowe, takie jak ta.
Dobra, i teraz przynajmniej pamiętam, że Hydra używa ataku Dark po Magatsuki, a nie ataku Fire po Magatsuki. Co też już jest dużym bonusem. Spróbujmy jeszcze raz. Jak nie, to prawdopodobnie pójdę chwilę posiedzieć, pogrindować. Z braku lepszego pomysłu. Mindbreaker, to na pewno się przyda. Hej, to prawie jak walka z Miguelem w Chronokrosie. No tak naprawdę. Zaczął twoje defa. A się czuję wyjebany w trzy dupy. Dobra, ile obrażeń jesteśmy w stanie mu najebać dwoma postaciami na raz? To jest dobre pytanie. Ajajaj. Odpowiedź nie. Znaczy nie, na pewno jesteśmy w stanie dużo zrobić. Tylko zdecydowanie mniej niż bym chciał. To jest bardziej w tę stronę. No spójrzcie, jak pięknie bije. I Fire Death i umieram. Ajej. Słuchaj, tego fakt, że jestem kompletnie niewrażliwy na jego Toxic Death jako sam, też jest całkiem zabawną częścią na chwilę obecną. Au, ale krytnął. Jedna rzecz, której bardzo nie lubię w SMT 5, to ten durny level scaling, przez który ciężko jest cokolwiek sensownie zrobić tak naprawdę bez grindowania. Bo po prostu od pewnego momentu wychodzi coś po kroju, że przeciwnik ma za wysoki poziom, więc ty nie możesz zrobić absolutnie nic. Jakkolwiek frustrujące by to nie było. To jest cóż, Igumo. Ma dwie tury swoją drogą. I chyba jest podatny na buffą. Znaczy nie, bossowie powiedziałbym, że normalnie w SMT nie stanowią aż takiego problemu. Problemy są, jak dla mnie, głównie w SMT 5, bo to jest złożenie się idiotycznie dużych ilości HP-ków. Plus bardzo wysokich kosztów many. Bo przez to na przykład taka Melmajtka nie ma many już gdzieś w połowie walki, tak? O, Marin Karin. Plus no, w tej chwili powinienem... Znaczy, jeżeli chcę mieć cokolwiek z Neko Shuguna, to z tego co widziałem, muszę mieć 18 poziom, tak? A on ma u mnie... Czy to Funkbreakera, czy to Rakundę, czy to Sukundę, tak? A nie mam na tyle dużo przedmiotu, żeby wbić mu poziom taki, żeby dało się go sensownie używać w tej walce, bo ile mam? 5,
No niby miałby potencjalnie 14, jeżeli wbije w sam 14, tak? Ale no... Ech! To jest bardzo ech. A co gorsza, tak naprawdę nawet nie mogę powiedzieć, że sobie pograinduję na przeciwnikach, bo większość przeciwników tutaj ma za niski poziom. Hyda ma 16, a taki co Chigumo, który ma najwyższy poziom przednio, ma 13. Więc od pewnego momentu wchodzi jeszcze ta część, w której dostajemy dużo mniej ekstra dla przeciwników przez to, że mają za niski poziom, tak? To już w ogóle jest tragedia. Wiedziałem. Umrę. Literalnie umrę. Nawet nie wiem, co wam powiedzieć w tej chwili, wiecie? Po prostu zapakałem gdzieś w siodeczku. To jest dowcip? Jestem dobry w tego. Jestem dobrym graczem. Czy na 14 coś mi się ciekawego odblokowało? Bacon! Z czego się robi bacon? Kate, Seed plus coś. Miałby Gun Slice'a, miałby potencjalnie Die, niewrażliwość na Dark. Ja tak się zastanawiam, czy istnieje świat, w którym mam całe party, które jest niewrażliwe na Dark na sensownym poziomie. Chyba nie. Bo wtedy potencjalnie mógłbym nie używać Dark Dampnerów na jego ataku. Ale to raczej nie wchodzi w rachubę. Nie, serio, zastanawiam się co zrobić, tak w miarę sensownie co mogę zrobić. Bo ta Nightfall z jednej strony fajnie, że ma nieważliwość na ogień, tak? Ale z drugiej strony powiedzmy ofensywnie on mi nic nie daje, bo chyba sama jest nieważliwa na ogień, z tego co pamiętam, albo przynajmniej odporna. Pytanie, na którym poziomie najwcześniej używając kompendium mogę zrobić coś, co używa tego? Neko Shoguna. I póki co nie wygląda, żebym mógł cokolwiek zrobić, więc gaduję, że dopiero na tym nieszczęsnym 18. A jednocześnie ten durny Neko Shogun ma ten problem, że ma za niski poziom na chwilę obecną, no. Bo z tego co jeszcze mam do znalezienia bez fuzjowania, to mogę co najwyżej Tsuchigumo. Mając Tsuchigumo miałbym tak naprawdę wszystkie demony, które mogę mieć bez fuzjowania na chwilę obecną. I wtedy miałbym pełen przegląd tego, co mam z kompendium. Potencjalnie mógłbym też zobaczyć, czy z
Herosa się nie da upgrade'nąć. Co nie zaszkodzi? Nie zaszkodzi. I tak chwilowo nie mam czego z pieniędzmi zrobić, więc... Wątpię, żeby Aeros mi cokolwiek tutaj dał, ale... Wchodzi, sprawdzę. Oh boy, to Zen. Podatny na ogień. Enejka, kto by się spodziewał? Jezu, ale mnie ten koszogon irytuje. W sensie, Garo i Zan to jest efektywnie ten sam żywioł i też... Mam wrażenie, że to nawet nie jest rozdział Persona SMT. Mógłbym na Hama spróbować jeszcze raz po prostu pójść pobić tą durną hydę. Nie sądzę, żeby mi to jakoś wiele dało, ale spróbować mogę. Hypix jest dopiero na 18 i nie ma też niczego, co by mi specjalnie pomogło. Affinity lepszych mieć nie będę. Znaczy, zgaduję, że po prostu zostało to za zmianę na zasadzie, że myślałaś, że Garo i Zan to nie jest to samo i że dlatego hehe XD. Wiecie co, spróbuję jeszcze raz. Jeżeli mi nie wyjdzie, to w najwyżej sobie gdzieś tam poza streamem pogrinduję. Tak, żeby mieć odrobinę wyższe poziomy. Nie zmieniłem sobie Affinity, prawda? Co ja tak się zastanawia, że już mam nerów na to, to czy potrzebuję w ogóle immunity na Dark? Tylko jednocześnie nie mam niczego, co ma w tej chwili immunity na Fire, więc równie dobrze mogę użyć tego nieszczęsnego Firestma. Cześć, Persona 2? Co to za fun game? Pierwsze słyszę. Najgorsze jest to, że generalnie po Hydrze już bym powiedział, że nie jest aż tak źle. Co pijemy? Chyba o Deathmanka. Dobra, fight mi jeszcze raz. Wodę z banka z filtrem.
Nie, to lepiej zrobione. Nie wiem, skąd to szkalowanie. Ej, chyba śpi. Holy fuck. Chyba śpi. Chyba już nie śpi. Tak a propos pytania wcześniej, czy czary budzą, czy nie. To już wiemy, że nie. Że nie sprawiają, że demon się nie budzi. Mario no. I Fire Breath. Nieważne. Woda bazowana i czerwona pasłukowa. Znaczy, no, parafrazując klasyka, trzeba było grać lepiej. Tak ci powiem, samolaju. Ale masa czy lekunda? Ale masa czy lekunda? Kryty! Potrzebuje ratunku. Jak my wszyscy. Jak my wszyscy. Może tym razem się udaje uśpić. Nie. Nie tym razem. Wiecie co? Uwaga, uwaga, czy mam milion IQ? Ha, ha, ha! Prawie. Trafił. Skurwysyn. Dobra. Zobaczmy. Debuffy na atak się kończą. Bez kryta niestety. Neko Shogun użyje ostatniego Fangbreakera w tej walce. Pas. Pas? Jeżeli zaatakuje... Tak, pas. Dunk Dampner. Buffu. I Neko Shoguna zmienimy na coś, tylko jeszcze nie jestem pewien na co. Co nie, nie mogę to zmienić. Fuck! Chyba, że na coś, co jest nieważliwe na Dark. Mam milion IQ. Czemu ja wcześniej na to nie wpadłem? Że mogę mieć dużo IQ. To by wymagało ode mnie, żebym miał dużo IQ. Ja wszyscy wiemy, nie mam dużo IQ. O-o! O-o!
Boję się. Bardzo się boję. To się źle skończy. Timing był bardzo niefortunny, tak wam powiem. A na szczęście poszło dużo lepiej niż się obawiałem, że pójdzie. Więc jest okej. Wszystko jest fajnie. Wszystko jest Daisodo. Jeszcze. Ale jestem bogiem TG dzisiaj. Jezu Chryste. Nie poznaję samego siebie. Ja póki mogę, to krytuję. Drugą też dłużej. Dobra, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. This is fine. This is fine. This is Daisodo. Nie. Czekaj. Spokojnie. Wszystko kalkulatoruję. Mam wykalkulatorowane wszystko w głowie tak, jak tylko się da. Jak to jest nagrodne jest sobie zagubione IQ? Wow, you're pretty strong, huh? Może? You totally are strong. Seriously, I can't believe you actually beat the tower demon. Crazy! Duże ilości expa. Tak naprawdę nie jest tak duże, ale... Odblokowaliśmy też kredyt do fuzji. Nie martwcie się, jeżeli myślicie, że ta fuzja będzie gdziekolwiek w ciągu najbliższych 50 godzin gameplayu. Nie, no bo 50 to może tak, ale wiecie, o co chodzi. Zdecydowanie za długo nam zajmie, zanim będziemy mieli okazję fuzjować. Tego nie zbierałem wcześniej. Coś nowego? Tak, od tego momentu możemy kupować część esencjów naszego towarzysza Gustawa. Nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek były u niego rzeczy, których... nie da się dostać się bezpośrednio od demonów, tak? Więc to nie jest tak, że będą tej rzeczy do zdobycia, które są tylko i wyłącznie do kupienia. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra. Zapiszemy. No i pokonałem Hydę. Nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby teraz nie zapisać, okej? Okay? Zerknę szybko, czy ten absces jest do zrobienia. Ale wydaje mi się, że może nie być. W sensie tak, żeby szybko do niego przebiec, tak na hama.
bo on tam na górze jest, prawda? Yep. And so the Hydra is slain. Fine work. Dzięki. A pleasure to meet you, young man. I am a humble monk of Jozoji Temple. My name is Goko. Goko. Trochę na tej pustyni mu się skóra spaliła, ale tam się przemyło takimi dobytkami. I sensed a disturbance in Tokyo. My search brought me a long way, and now I roam. Wyczułem zakłócenia w mocy. The Buddha's guidance compelled me to save you, but I see you never truly needed my help. No, poza tym, to na ręce, kiedy każdorowo umarłem. Wholly unscathed. Pardon the presumption, but let me give you this. Okay. I will be wandering this place for a while yet. If your path takes you across these dunes, I suggest you head that way. The angels of Bethel gathered in that distant place. It will surely be a safe haven. For now, farewell. May our paths under the Buddha's gaze cross again one day. Biorąc pod uwagę, że anioły pozwały naszego przyjaciela, to na pewno będzie to bardzo bezpieczne miejsce. W każdym razie dostaliśmy Return Pillar, który, jak można zapewne się było domyśleć po nazwie, pozwala nam wracać do ostatniego lejera, w którym byliśmy. Jest to o tyle przydatne, że jeżeli coś znajdziemy, ale boimy się, że nie damy rady wrócić bez save'a, to po prostu wciskamy L-kę i jesteśmy z powrotem w save'ie. No, dobra, tak jest. Mam nasz następny cel. I na górze widać też absces. And they operate out of the Tokyo Diet Building. We should meet with that angel and ask him for directions on how to get there. Okay, time to find us an angel. To jeszcze raz, czy mogę jakoś przejść do tego abscesu? Obecnie? Absolutnie kategorycznie nie wygląda. Czy jestem z tego powodu zadowolony? Ani trochę. Biorąc pod uwagę, że to Armageddon, to skala tej bitwy musiała być naprawdę wielka. A wygrał Lucifer. Teoretycznie jestem gotów na walkę z Matadorem. Przykro mi, I guess, że wierzysz w takie naiwne rzeczy? 18 lat temu w jedni Bogu stanęli w walce z siłami chaosu. Ta walka była od tej pory znana jako Armageddon. Dużo ilości relikwii. Czy coś jeszcze tu znajdę? Miman może jakiś? Statystyki technicznie się zgadzają. Statystyki może i się zgadzają. Sama walka udowodni ci, że jest inaczej. Rzuty kością nie będą się zgadzać. Fire suta. Nice. A co tego, czy są tutaj dwa abscesy? Jeden tutaj mniejszy, drugi tutaj większy. Ja ani do jednego, ani do drugiego nie mam w miarę stronnie dostępu. Mitama! Nie ma pierwsza tury! To coś nowego. Udo. Kurczę, ale dobrze się składa. Aha.
Dobra, tu jeszcze jest jeden. Gather point. Bo co efektywnie gather point, to tu jest Miman. Jak czytam Fiend Battle, to od razu mi się kojarzy Final Czwórka z jakiegoś powodu bardziej niż SMT. Battle with four fiends. Gospel. Gospele to bardzo przydatne rzeczy. Daję poziom bohaterowi. A i żeby nie było sucy, można używać tylko na demonach. My nie jesteśmy demonem. Tak, żeby nie było żadnej wątpliwości. Dla nas jedyny sposób zmienienia Affinity to poprzez Miracle. Dobra, czy coś jeszcze tak na szybko widzę, że da się tu ogarnąć? Jest tutaj jedna rzecz, którą chciałem zademonstrować. Tylko nie pamiętam, jak daleko ona dokładnie jest. Miałem bynajmniej na myśli tych Sandmanów. A czy to było tutaj? Tak, już widzę, już widzę. Mam tutaj świecący się skalny relikt Dekarabi. Przedstawiają one demony, które poświęciły całą swoją magiczną moc w walce ostatecznej z Bogiem. I zostały za karę specyfikowane. Jeżeli takie demony spotkamy, to jest w nich wciąż część ich siły. I poprzez użycie tego możemy dać po poziomie każdemu naszemu demonowi. Niezależnie od tego, czy demon ma pierwszy czy 98 poziom, to i tak jest to plus jeden poziom. Czy chcesz pozbyć Malinkari? Nie, chcesz pozbyć Dee. Lion Seed ma medię. Anioł ma Rikarm. Jebać Rikarm. Daemon się nauczył z wszystkich swoich skilli. Azumi tak samo. Aeros tak samo. No i dobra, tam na dole jest jedna rzecz questowa, ale do niej na razie nie chcę iść, bo nie czuję się na chwilę obecną pewnie, żeby tam iść. Powiem szczerze. Co się czuję natomiast, to że jest to dobry moment, żeby na dzisiaj skończyć Sima. Cieszę się, że udało mi się pokonać Hydrę dzisiaj. Nie spodziewałem się, że mi się to uda, patrząc na pierwsze dwa podejścia. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jutro normalnie wracamy z Civicin do najlepszego Mega Mana Battle Networka, jaki tylko istnieje. Przysięgam. Będzie go to bolało aż do samego końca. Ale dziś to było na tyle. Dzięki za liczne przybycie i trzymajcie po. Cześć.